Komunikacja publiczna w Gliwicach jest nowoczesna i przyjazna. Tabor Gliwickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej jest na bieżąco wymieniany i po mieście jeżdżą już wyłącznie nowoczesne autobusy. Gliwiczanom podróżuje się wygodnie. W najnowszych pojazdach PKM-u można korzystać na przykład z bezpłatnego internetu. Wkrótce do Gliwic trafią kolejne nowoczesne autobusy. Hybrydy mają szansę pojawić się w Gliwicach? To znaczy, jeżeli nam się uda pozyskać jeszcze środki z Unii Europejskiej, to możliwe, że zakup dokonamy w 2019, przepraszam, a w 2018 chcemy jeszcze dokupić 11 autobusów klasy C 18-metrowych i 4 klasy B 12-metrowe, ale z silnikami Euro 6. Coraz bardziej popularne stają się autobusy elektryczne. Gliwicki PKM postanowił jednak poczekać i zobaczyć, jak tego typu pojazdy sprawdzą się w innych miastach. Tymczasem zakupuje autobusy spełniające najwyższe normy emisji spalin oraz przymierza się do pojazdów hybrydowych. Podjęliśmy bardzo trudny, ale konsekwentnie realizowany proces wymiany taboru. I ten proces się zakończył już dobrych parę lat temu, także mamy wszystkie autobusy, które obsługują nasze miasto przez Gliwicki PKM nowoczesne. One mają silniki na tyle zaawansowane, że pomimo tego, że są spalinowe, to bardzo mało trują nas. I teraz myślimy o następnych etapach. Czy hybrydy, czy napędzane gazem, czy od razu elektryczne samochody do transportu miejskiego. Także wstydzić się zdecydowanie nie mamy czego, ale zanim wykonamy następne ruchy, to warto się nad tym bardzo dobrze zastanowić, żebyśmy nie ponosili jakichś ogromnych kosztów, kierując się modą, jakimś takim trendem czy naciskiem publicznym. Przedstawiciele nauki, organizacji samorządowych i przedsiębiorstw energetycznych oraz specjaliści z zakresu transportu publicznego z całej Polski dyskutowali na Politechnice Śląskiej o wdrażaniu nowoczesnych technologii w transporcie publicznym. 16 kwietnia w Centrum Nowych Technologii odbyła się konferencja Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym. Z jednej strony technologie, które są rozwijane w uczelni, z drugiej strony pewna wiedza ekspercka. Trzecia ważny element to jest misja uczelni i zapisane w misji uczelni współdziałanie wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym i działanie na rzecz rozwoju regionalnego. Celem konferencji jest przedstawienie i porównanie doświadczeń dotyczących różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia musi przeorganizować komunikację miejską w regionie. KZK GOP zostanie zastąpiony nową organizacją. My jako metropolia jesteśmy troszeczkę takim związkiem, który ma więcej zadań, więcej możliwości niż dotychczasowy związek KZK GOP. Tak więc naturalne jest to, że przejmujemy komunikację publiczną. Pracujemy w tej chwili nad przygotowaniem przejęcia, ale docelowo musimy też również mieć tą wiedzę, którą mamy nadzieję również dzisiaj pozyskamy, w jaki sposób powinien być skonstruowany transport, tabor, by zadowalał, zbudował dobrą ofertę dla mieszkańców. Na wszystkie ważne tematy związane z komunikacją w regionie rozmawiano podczas konferencji w Gliwicach. Dodajmy, że wydarzenie było organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Politechnikę Śląską oraz miasto Gliwice. Partnerzy wydarzenia to Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.